Cześć, jak widać wokół mnie pełno jest liści, a to oznacza jesień, czyli okres weryfikacji umiejętności wielu motocyklistów. O tym właśnie będzie dzisiejszy materiał, jak jeździć w takich warunkach, jak jeździć, gdy temperatury spadają poniżej 10 stopni, poniżej 5 stopni, po śliskiej nawierzchni, w deszczu, czego się wystrzegać, jakie dobre nawyki powinniśmy w sobie wykształcić, żeby nie przedłużać. Ja mam na imię Mariusz i witam na kanale Tylko Jazda. Zaczynamy. Pierwszą kwestią jest odpowiedni ubiór i przygotowanie siebie do jazdy w chłodzie, do jazdy w deszczu. Natomiast nie o tym będzie dzisiejszy film, ponieważ takie filmy mamy już na kanale. O tym, jak jeździć w chłodne dni, mówiła Kasia w tym materiale, a w tym o tym, jaki wybrać kombinezon przeciwdeszczowy, mówił Raz. My przejdziemy zatem do drugiego punktu, czyli do odpowiednich odstępów od poprzedzającego nas pojazdu. Odstępy są ważne z kilku powodów. Pierwszy powód to, co się dzieje przed nami. Mamy czas na zareagowanie na nieprzewidzianą sytuację, jeżeli pojazd przed nami gwałtownie zahamuje, a my mamy odpowiednio duży odstęp, jedziemy po śliskiej nawierzchni, będziemy w stanie po pierwsze zauważyć taką sytuację, po drugie płynnie zahamować kontrolowanie powoli, bez uślizgu kół, bez przewrócenia motocykla. W razie, gdy już nie będziemy w stanie wyhamować, próbujemy taki pojazd ominąć, to też jest szansa na uniknięcie wypadku. Im większy ten odstęp, tym ta szansa dla nas jest większa. I tu bym się chciał rozprawić z pewnym mitem motocyklowym pod tytułem: wiedziałem, że nie wyhamuję, więc położyłem motocykl. Jest to mit. Motocykl, który hamuje ślizgając się kierownicą, gmolami, crashpadami, plastikami itd., zawsze będzie hamował dłużej niż hamując oponą. Tak więc jest to sytuacja bardzo niepożądana, ponieważ ślizgając się motocyklem po asfalcie nie mamy nad nim żadnej kontroli. Może nas zrzucić na kolejny pas, gdzie może być jakiś inny samochód, może nadjeżdżać, może w nas wpaść. W żadnym wypadku nie kładziemy motocykla. Prosty przykład. Dlaczego slajdery w kombinezonie na kolanach czy na łokciach są z tworzyw sztucznych, a nie z gumy? No właśnie. Druga sprawa, o której często się zapomina, dlaczego odstępy są ważne, to co się dzieje za nami. Jeżeli my wyhamujemy odpowiednio wolno, odpowiednio przewidywalnie, to osoba za nami ma również szansę, żeby nas zauważyć i żeby również wyhamować, nie wpadając w nas, bo jest to sytuacja bardzo niebezpieczna, gdy kierowca za nami w nas wpadnie. A może ktoś powiedzieć: a głupoty gadasz, ja tutaj mam refleks Marqueza, nowe opony, motocykl z idealnie wyważonym środkiem ciężkości, hamulce Brembo, zawieszenie kajaby i inne wodotryski. I ja wyhamuję, jeszcze nikt we mnie nie wpadł. No dobrze, może i ty wyhamujesz, gdy masz odstęp 10 metrów, ale Fiat Panda na 15-letnich oponach, który jedzie za tobą, ma niesprawne wycieraczki, które rozmazują mu obraz i zaparowane szyby. Po pierwsze może nie zauważyć, a po drugie może nie zdążyć wyhamować. A nawet jeżeli zdąży i zauważy, to może się po prostu wślizgnąć w ciebie. Dlatego zachowywanie odstępów jest tak bardzo ważne, nie powinniśmy w żadnym wypadku bagatelizować tej kwestii. Hamowanie. W kwestii hamowania na mokrej nawierzchni nie ma jednoznacznych stwierdzeń. Nie można powiedzieć: hamuj tylko przodem, hamuj tylko używając silnika, hamuj w taki sposób, dociążając taki hamulec lub też taki hamulec, dlatego że jest to zależne od rodzaju nawierzchni, po jakiej jedziemy, od tego, jak bardzo jest śliski na przykład asfalt, czy to jest asfalt po 10 minutach ulewy, deszczu, gdy jeszcze wszystkie te zanieczyszczenia nie zostały zmyte i wtedy jest bardzo śliski, czy to jest asfalt po 10 godzinach ulewy, który jest dość czysty i taki czysty asfalt, który dość rzadko się zdarza, bo nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak taki asfalt, jak taka jezdnia będzie czysta. Natomiast tutaj się posłużę danymi z takiej książki Motocyklista Doskonały. Czysty asfalt, mokry w deszczu, ale czysty, zachowuje około 80% przyczepności.
Natomiast w kwestii hamowania, jeżeli mamy ciężkiego turystyka, jesteśmy spakowani w 3 kufry, wieziemy pasażerkę czy też pasażera, tutaj inaczej będą się rozkładały masy, inaczej będzie się rozkładał nacisk na tylne koło niż w przypadku takiego lekkiego nakeda jak Fazer, na którym nie mam nic założone. W przypadku Fazera ten większy nacisk będzie na przednią oś, więc tutaj bardziej się skupię na hamowaniu przednim hamulcem, dohamowując tyłem i oczywiście hamowaniu silnikiem. W przypadku takiego ciężkiego turystyka też wszystko zależy od nawierzchni, ale wtedy bym bardziej pół na pół rozkładał te ciężary, tak by nam się to koło nie uślizgnęło. Jest dość ślisko, no nie? No właśnie. Hamuje bez większych problemów. Więc przednia guma jest w stanie naprawdę sporo znieść. Natomiast co jest bardzo istotne i czego praktycznie w żadnym typie motocykla, a już na pewno w lekkich nakedach nie powinniśmy robić, to hamować tylko i wyłącznie tylnym hamulcem. To jest praktyka, którą wielu motocyklistów nadal niestety stosuje. Coraz mniej, bo ta świadomość jest coraz większa, ale niestety muszę o tym powiedzieć, nie używamy podczas jazdy po śliskiej nawierzchni tylko tylnego hamulca, bo co się wówczas stanie? W każdej sytuacji, jeżeli używamy tylnego hamulca, przenosimy delikatnie, więcej lub mniej, ale przenosimy swój ciężar bezwładnością na przednią oponę, na przednie zawieszenie. Wówczas tylne zawieszenie, tylne koło ma mniejszą przyczepność, odrywa się, no może odrywa to jest za dużo powiedziane, to nie jest MotoGP, ale zostaje mniej dociążone. Jeżeli zwykle jeszcze w motocyklach te hamulce tylne działają praktycznie zero-jedynkowo, więc bardzo szybko możemy się dorobić uślizgu tylnego koła lub też wręcz zablokowania tylnego koła. To oczywiście skutkuje, jeżeli jesteśmy nieprzygotowani na taką sytuację, skutkuje glebą. Wszystko to jest śliskie jak cholera. Przed nim, nawet na takiej nawierzchni, a przednie koło trzyma. Ale gdybyśmy zaczęli hamować tyłem, a to momentalnie się ślizgamy. Momentalnie się ślizgamy. Więc unikamy hamowania tylko i wyłącznie tyłem. Rozkładamy ten ciężar hamowania pomiędzy przedni, tylny hamulec i hamowanie silnikiem. Jeżdżąc w deszczu, jeżdżąc po śliskiej nawierzchni, poświęcamy dynamikę na rzecz płynności. Płynności w zmienianiu pasu ruchu, płynności w hamowaniu, ale też płynności w operowaniu chociażby gazem. Warto sobie wyrobić nawyk. No to jest podstawowa technika jazdy, ale wciąż widzę, że motocykliści mają z tym problemy. Nie wykształcają w sobie takich nawyków. Warto sobie wyrobić nawyk płynnego zamykania gazu. O ile w 30 stopniach na dobrze dogrzanych oponach motocykl nam taki błąd wybaczy. Nawet jeżeli pojedziemy w zakręcie i odpuścimy gdzieś ten gaz zero-jedynkowo, troszkę nami szarpnie, no ale może jakoś przejedziemy. Natomiast jeżdżąc, powiedzmy zjeżdżając z góry albo jadąc w zakręcie, jeżeli gwałtownie odpuścimy gaz na mokrej nawierzchni, wówczas motocykl przyhamuje, bezwładność przeniesie masę na przednie koło, na przednie zawieszenie, tylne koło zostanie odciążone i bardzo szybko może złapać uślizg, jeżeli chodzi o hamowanie motocyklami, które mają mocne hamowanie silnikiem. No to wtedy trzeba bardzo na to zwracać uwagę. Im wyższa pojemność, im większe hamowanie silnikiem, tym bardziej powinniśmy zwracać uwagę na to, by gaz odkręcać i zamykać płynnie i dość powoli, byleby to nie było zero-jedynkowe zamykanie gazu, bo to może być bardzo niebezpieczne. Ale ta Fazera ze mną ma. Chyba już dawno powinienem kupić jakiegoś adventura. Kurde. O, no i właśnie liście. Co się stanie, jak dodamy gazu? No to się stanie. Za mocno. Z tym też się wiąże oczywiście stosowanie międzygazu. Raczej jest to podstawowa technika, natomiast znałem motocyklistów, którzy jeżdżą lata, dalej nie opanowali tej techniki, nie chcą, twierdzą, że do niczego nie jest im to potrzebne. No i owszem, jeżeli jeździmy tylko w dobrych warunkach, jesteśmy sobie w stanie radzić bez tej umiejętności. Natomiast jeżdżąc po śliskiej nawierzchni, na przykład zjeżdżając z góry,
Bardzo istotne jest wyrównywanie obrotów, jazda maksymalnie płynna, a stosowanie międzygazu, jeżeli już opanujemy tą technikę, zdecydowanie zwiększa płynność naszej jazdy. I to nie tylko na mokrej nawierzchni, bo jeżeli jedziemy gdzieś po górskich wirażach w 30 stopniach, dwójka, trójka, czwórka, żonglujemy tymi biegami, tutaj ta płynność jest istotna, tutaj również oczywiście używamy międzygazu. Jest to bardzo przydatna technika i tutaj zachęcam wszystkich, którzy jeszcze nie opanowali tej techniki, żeby poćwiczyli, żeby się nauczyli. No bo jeżeli zredukujemy, jadąc z góry po śliskiej nawierzchni, zredukujemy z trójki na dwójkę, no może się stać to samo, co przy odpuszczeniu gazu zero-jedynkowo, czyli może nam się zblokować silnik, może nam się zblokować tylne koło, może nam się tylne koło uśliznąć, no i możemy zaliczyć glebę. Więc jeździmy maksymalnie płynnie, stosujemy wszystkie te możliwe techniki, stosujemy międzygaz i tak dalej, i tak dalej. Istotna jest też pozycja na motocyklu. Chodzi mi tutaj o dobry, solidny, mocny dosiad motocykla. I co to jest w ogóle prawidłowy dosiad motocykla? Baki motocyklowe są wykonane w taki sposób, by zmieścić pod nimi kolana, byśmy mogli zaprzeć się o bak. Tak więc więcej ciężaru osadzamy na podnóżkach, trzymając nogi dość wysoko, przede wszystkim nie na kaczkę, czyli poniżej dźwigni zmiany biegów, poniżej dźwigni hamulca, bo jest to bardzo niebezpieczne, jeżeli jedziemy w zakręcie, mocno się złożymy i mamy tak nisko nogę, a widziałem wielu motocyklistów, którzy jeżdżą w taki sposób w trampkach, i chyba jeszcze nie mieli okazji przytrzeć nogą o asfalt, bo bardzo szybko przekonaliby się wtedy do butów motocyklowych. No ale jeżeli jedziemy na kaczkę, w zakręcie szybko przytrzemy tym butem, może być to dla nas nietypową sytuacją, może się to zdarzyć pierwszy raz, różnie mogą ludzie zareagować. Także nie jedziemy na kaczkę, a w najgorszej sytuacji może nam wciągnąć nogę pod set i pod koło. To już jest całkowita katastrofa. Tak więc nogi osadzamy solidnie na setach, na podnóżkach. Bak trzymamy mocno udami. Co nam to daje? Daje nam to, że rozluźniamy ręce. Czyli przede wszystkim nie jeździmy na prostych, sztywnych rękach. Z wielu przyczyn nie powinniśmy tak robić. Ja powiem może o dwóch. Pierwsza sprawa jest taka. Jeżeli hamujemy, głównie przednim hamulcem, może się zdarzyć tak, że nawet 100% masy motocykla zostanie przeniesione na przednie koło. To znaczy tylne koło nam gdzieś tam się podniesie. Zdarzają się takie sytuacje, no ale w mniej hardkorowych sytuacjach i tak 70-80% masy całej może być przeniesione na przednie koło. Wówczas co się dzieje? Dobija nam do końca widelec. Jeżeli mamy proste ręce, całą swoją masę również przenosimy na kierownicę, z kierownicy na widelec. Widelec nam dobija do samego końca i koło nie ma już możliwości amortyzacji. Jest to ważne z punktu widzenia pokonywania wszystkich przeszkód na drodze, dziur, kamyków, innych rzeczy, na które możemy najechać. Bo jeżeli mamy domknięty amortyzator do samego końca, zmniejsza się mocno przyczepność przedniej opony w przypadku najechania na jakąś przeszkodę. Jeżeli solidnie trzymamy się motocykla nogami, raz, że podczas gwałtownego przyspieszania, dynamicznego, nie będziemy ciągnąć kierownicy, co może poskutkować, jeżeli mamy motocykl o dużej mocy, poderwaniem przedniego koła, a nie zawsze jest to dla nas sytuacja pożądana. Czasem może być to zaskoczenie. Więc nie jeździmy na rękach sztywnych, jeździmy na rękach luźnych. Druga sprawa, jeżeli jedziemy po mokrym i mamy ręce luźne, jeżeli dojdzie do sytuacji, gdy będziemy musieli ominąć jakąś przeszkodę, zdecydowanie łatwiej będzie nam manewrować niż jadąc na rękach sztywnych. Wtedy mamy ograniczony zakres manewrowania. Jeżdżąc na rękach luźnych, dosiadając motocykla mocno kolanami, dosiadamy motocykla w taki sposób w warunkach, gdy potrzebujemy zwiększonej kontroli nad motocyklem. Osadzamy więcej ciężaru na podnóżkach, czyli środek ciężkości jest przeniesiony niżej, czyli mamy wtedy lepsze hamowanie, lepszą kontrolę nad motocyklem. Więc jeździmy w taki sposób, by trzymać się dolną częścią ciała. Oczywiście nie na tyle mocno, by wgnieść bak, ale jednak na tyle, by się utrzymać. Ręce mamy luźne, możemy manewrować. Kierownica nie służy do tego, żeby się jej trzymać, tylko do tego, by nią kierować. Przydatnym akcesorium w takim wypadku są tank gripy. Są to takie naklejki gumowe na bak, dzięki którym grip z angielskiego przyczepność uchwyt. Mamy lepszą przyczepność kolanami,
uda mi do baku. Raz, że nie porysujemy baku, a dwa, że łatwiej będziemy się trzymać tego baku. Bardzo przydatne, jeżeli jedziemy bardziej sportowo, gdzieś tam po winklach. Bardzo przydatny gadżet. Druga sprawa, jeżeli jeździmy w deszczu, lakier na baku jest bardzo śliski. Jeżeli mamy taki tank grip, on też będzie trochę śliski, ale dużo mniej. Ja swoich nie mam zamontowanych tylko z jednego względu, dlatego że niedługo bak w fazerze idzie do malowania. Jak tylko go pomaluję, kleję tank gripy, bo są bardzo przydatnym akcesorium. No i kwestia naszej widoczności. W każdy możliwy sposób staramy się zwiększyć naszą widoczność. Ja od ostatnich 5 lat jeżdżę po Krakowie i zresztą powie to każdy motocyklista, który dłużej jeździ po jakimkolwiek większym mieście. Niestety, ale jesteśmy na motocyklach niewidoczni. Bardzo często znikamy w martwych punktach samochodów. Bardzo często też kierowcy są zaaferowani innymi rzeczami. Nie chcę tu uogólniać. Nie powiem, że wszyscy kierowcy tacy są. Natomiast niejednokrotnie spotkałem się z taką sytuacją, gdzie ktoś przegląda telefon podczas jazdy. Ogląda wręcz film albo gra. Gdzie ktoś maluje się, patrząc w środkowe lusterko. Gdzie ktoś przeciera deskę rozdzielczą. I jak wtedy taki kierowca ma widzieć motocyklistę? Lub też młodzi kierowcy, którzy są zajęci tym, by odpowiednio zmieniać biegi, by wjechać na odpowiedni pas. Jak oni jeszcze mają zwracać uwagę na motocyklistów, którzy im tego nie ułatwiają? Więc żadną hańbą nie jest założenie odblaskowej kamizelki. Dbamy o nasze bezpieczeństwo, zakładamy odblaski. Jeżeli wybieramy kombinezon przeciwdeszczowy, dobrze, żeby to był kombinezon w jaskrawych kolorach, na przykład neonowy, żółty, zielony, pomarańczowy. Będziemy dobrze widoczni. Odblaski na ubraniach, na plecakach. Można sobie doposażyć kufry w odblaski. Bardzo też praktycznym akcesorium pod względem widoczności, i to nie tylko dlatego, że my widzimy więcej, a dlatego, że nas lepiej widać, jest doposażenie się w akcesoryjne lampy, na przykład LEDy montowane na gmolach czy też na lagach. Dlaczego? Raz, że my lepiej widzimy pobocza, lepiej widzimy zakręty, lepiej widzimy to, co przed nami, a dwa, wtedy się tworzą 3 punkty świetlne. 2 po bokach i 1 z naszej lampy centralnej. I jest to na tyle nietypowe dla kierowcy, że siłą rzeczy zwróci częściej uwagę w lusterku na taki nietypowy punkt niż na pospolitą jedną lampę lub też lampy dwie. Więc jest to bardzo istotne i jest to bardzo akcesorium przydatne. Warto sobie takie lampy zamontować, natomiast warto też zwrócić uwagę, by te akcesoria były legalne, by były homologowane i też istotna jest odległość montowania ich od przedniej lampy, to też jest regulowane prawem. W tym momencie Wam nie powiem, bo nie pamiętam, ale wrzucę tutaj w przebitkach. Tak więc idziemy do kolejnego punktu. No i ostatnia, bardzo istotna również kwestia. Omijamy wszystkie kałuże, dlatego że nie wiemy, co w takiej kałuży może się znaleźć. Może też dojść do tak zwanego zjawiska aquaplaningu. Z aquaplaningiem chodzi o to, że opona ma ograniczoną możliwość odprowadzania wody. Więc jeżeli ta ilość, którą opona może odprowadzić, zostanie przekroczona, jeżeli wjedziemy z większą prędkością w kałużę, wówczas prześlizgniemy się po tafli tej wody, jakbyśmy jechali po lodzie. No to się równa domyślna gleba, natychmiastowa gleba. Więc oczywiście nie wjeżdżamy w kałużę, nie wjeżdżamy też z tego względu, że nie wiemy, jak głębokie są takie kałuże, co się tam może w nich znajdować. Omijamy kałuże, również omijamy kolejny. Staramy się też nie jeździć środkiem, jeżeli nie ma kolei, staramy się nie wybierać środka jezdni, dlatego że samochody często gubią olej i zresztą też cały syf, wszystkie te zanieczyszczenia zbierają się zwykle po środku pasa, więc wtedy jedziemy za prawym lub lewym kołem samochodu, jeżeli jedziemy w deszczu, jeżeli jedziemy na początku deszczu zwłaszcza, jeśli nie ma kolei, staramy się nie jechać środkiem. Tam mogą być oleje, jeżeli jedziemy za jakimiś starymi autobusami, za ciężarówkami, one też lubią gubić olej. Unikamy tego środka jezdni, staramy się jechać bokiem. Jeżeli są kolejny, no to wtedy musimy już wybrać, czy jechać kolejnami, czy jechać środkiem. Omijamy wszystkie studzienki kanalizacyjne, wszystkie liście, które są niesamowicie śliskie. To chyba jedna z najbardziej śliskich rzeczy. Paczki po papierosach, mokre i liście. Bardzo śliskie. Unikamy jak ognia. Nie próbujemy na nie wjeżdżać w żadnym wypadku, próbujemy ominąć. Oczywiście, jeżeli jedziemy prosto, jedziemy na coś takiego, nic nie powinno się stać. Natomiast trzeba mieć na uwadze, że te rzeczy są bardzo śliskie, studzienki kanalizacyjne są bardzo śliskie.
Również śliskie są wszystkie znaki poziome, czyli linie. Linie na przejściach dla pieszych. Dobrze jest sobie wyrobić nawyk przejeżdżania pomiędzy takimi liniami, niezależnie kiedy jeździmy. Jeżeli taki nawyk w sobie wykształcimy, później nawet nie będziemy myśleć o tym, jeżdżąc w deszczu, jeżeli gdzieś nas ten deszcz zastanie, bo te linie są bardzo śliskie. Oczywiście istnieją farby, które zachowują odpowiednią chropowatość, natomiast no, one są drogie i niestety no, takich rzeczy w Polsce nie uświadczymy. A jeżeli chodzi o to, co my widzimy, również jest to bardzo istotne, jeżeli nie najbardziej istotne w całej tej jeździe w deszczu i w ciężkich warunkach. No cóż, jeździmy w deszczu, musimy radzić sobie jakoś z kroplami, które osadzają nam się na szybie. Bardzo przydatnym akcesorium, bardzo tanim, niewielkim, kompaktowym, zmieścimy to wszędzie, nawet do kieszeni kombinezonu. A dlaczego do kombinezonu, o tym zaraz powiem. Ale zmieścimy to wszędzie, jest to niewidzialna wycieraczka. Vision Cleaner, parę innych jeszcze nazw, Antifog. Większość tych preparatów działa w podobny sposób, mianowicie spryskujemy wizjer, wycieramy po jakimś czasie do czysta i na wizjerze zostaje antystatyczny filtr, dzięki któremu krople deszczu nie kleją się do tego wizjera aż tak bardzo, łatwiej spływają, lepiej i szybciej spływają. Jest to gadżet, bez którego się nie ruszam nigdy i nigdzie. Nieważne, czy będę jeździł w deszczu, czy będę jeździł w środku lata, czy będę jeździł wieczorami. Dlatego, że ma też inną funkcję. Latem, wieczorami, zwłaszcza i nocami, musimy się mierzyć z hordami muszek, które kleją nam się do wizjera. Dzięki takiemu preparatowi nie kleją się te muszki aż tak bardzo i zdecydowanie łatwiej potem je zdjąć. A jeżeli akurat nie zabraliśmy tego preparatu ze sobą, przyjeżdżamy z całym upaćkanym muszkami wizjerem, to wówczas spryskujemy, odczekujemy parę minut, przecieramy i zdecydowanie łatwiej te wszystkie zanieczyszczenia z wizjera nam schodzą. Więc tani, poręczny, mały, kompaktowy, wszędzie zabierzamy, świetne akcesorium i bardzo mogę polecić. Tak więc podsumowując cały ten materiał, jak jeździć w deszczu? Przede wszystkim wolniej, z odpowiednio dużymi odstępami, tak by móc kontrolować drogę przed nami, kontrolować motocykl w razie nieprzewidzianej sytuacji, tak by osobie za nami również dać czas na to, by ona wyhamowała. Jeździmy maksymalnie płynnie, uważamy na to, jak hamujemy, nie hamujemy tylko i wyłącznie tylnym hamulcem. Staramy się rozkładać siłę hamowania na hamulec przedni i hamulec tylny. Hamujemy również silnikiem, dbamy o naszą widoczność, czy to akcesoriami montowanymi do motocykla, czy też odpowiednim ubiorem, który my mamy założony. Staramy się być i maksymalnie widoczni. Nie jeździmy po śliskich wyjątkowo rzeczach, takich właśnie jak liście, takich jak pasy, takich jak studzienki kanalizacyjne. Po prostu musimy wyrobić w sobie takie nawyki w środku sezonu, by później nie musieć o tym myśleć, gdy jedziemy w deszczu. Jeżeli nauczymy się w środku sezonu jeździć płynnie odpuszczać gaz, odpowiednio hamować, odpowiednio omijać przeszkody, nawet na suchej nawierzchni, wówczas później, gdy będziemy jeździć w deszczu, w śliskich warunkach, w chłodzie, nie powinno nas to zaskoczyć, nie będziemy musieli o tym myśleć, będziemy robić to wszystko odruchowo. Dlatego wykształcenie w sobie odpowiednich nawyków jest tak istotne. Tak więc to byłoby już na tyle w tym materiale. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.